Cześć, witam. No i dotarł do mnie wczoraj dokładnie cennik Arii, polski cennik. Za chwilę przejdę do cen, ale na początek coś, co mnie zszokowało. Ma być pierwsza podstawowa wersja, ma nazywać się Advance i co ma być tutaj w podstawie? System ProPilot, e-pedal, czyli takie standardy, dwa ekrany 12 cali ponad, nawigacja z bezprzewodowym Android Auto i Apple CarPlay, inteligentny tempomat, 19 felgi aluminiowe, podgrzewane fotele, kierownica oraz szyba przednia, system kamer 360, inteligentny kluczyk, elektryczna klapa bagażnika, elektrycznie regulowane fotele kierowcy i pasażera, full LED światła, system oczyszczania powietrza i w podstawie panoramiczne elektrycznie sterowane okno dachowe, czyli szyber dach elektryczny w podstawie. Ładowarka bezprzewodowa, ładowarka pokładowa 7,4 kW i pompa ciepła. To ma być w podstawie, więc widać, że Aria ma być tak bardziej premium chyba klasowana, bo tutaj podstawowa wersja to w zasadzie ma wszystko, co niejedno auto miałoby w wersji jakiejś dużo bardziej rozbudowanej. No i mamy jeszcze drugą wersję Evolve, która ma adaptacyjne światła dodatkowo, fotele z pamięcią, regulowane elektrycznie koło kierownicy, nagłośnienie Bose, wentylowane fotele, wyświetlacz head-up, ProPilot, park, inteligentne lusterko wsteczne i przy tej wersji możemy sobie dorzucić, że tak powiem, wersję Evolve 4x4, wtedy mamy dodatkowy silnik, ładowarkę pokładową 22 kW i felgi 20. No i płynnie przechodzimy do cen, no bo ceny są troszkę, że tak powiem, spore, no ale patrząc na wyposażenie, to może niekoniecznie. I tak, wersja z 63 kWh akumulatorem, to jest netto, tak przynajmniej podają, ma kosztować 215 900 zł. Zasięg, jaki jest podawany, do 403 km, a wersja ta druga, Evolve, ma mieć 87 kWh, zasięg podawany do 520 i zaczyna się od 252 tysięcy. Natomiast jeśli chcemy mieć do tego 4x4, no to mówimy o kwocie 278 tysięcy złotych. Tak to się prezentuje, więc nie będzie to tanie auto jak Leaf. No ale patrząc na to, że to jest auto większe, 4-6 metra, wyższe, ze sporym prześwitem, z opcją na 4 koła napędu, no to będzie to raczej coś odpowiednikiem może Kia EV6, chociaż nie będzie się tak szybko ładować. Podają, że ma się ładować przy mniejszej baterii w pół godziny od 10 do 80%, a przy większej od 20 do 80% w pół godziny. No tak to się prezentuje. Z ciekawych tutaj opcji wyposażenia mamy jeszcze, już tak szybko patrzę, no czujniki parkowania, system oczyszczania powietrza, to już mówiłem, klima być dwustrefowa, regulacja podparcia lędźwiowego, wszystko w standardzie. Szybko to patrzę, co tu jeszcze ciekawego udało się znaleźć w tym cenniku. Ma być tak, przez Wi-Fi aktualizowany samochód. Natomiast jeśli chcemy mieć na przykład już adaptacyjne światła, no to tak jak mówiłem, to jest już druga wersja. Ładowarka pokładowa to jest ta druga wersja, czyli ta z większą baterią, bo tutaj ta wyższa wersja wyposażenia ma od razu wyższą baterię. Znaczy wyższą, większą baterię. No tak to się pokrótce prezentuje. Jeszcze z takich parametrów tutaj z cennika, podstawa wersja 218 koni, 300 Nm, wersja 87 kWh, czyli ta Evolve, no to mamy 242 konie i również 300 Nm, a wersja 4x4 306 koni mechanicznych, 600 Nm. Z ciekawych rzeczy, co tutaj, no to tak, ta 4x4 będzie miała już ładowarkę 22 kW, znaczy wersja 87 kWh. Bardzo fajna opcja. Opony w standardzie 235, 55, 19, a opcjonalne 255, 45, 20. Masa własna. To mnie zaciekawiło, bo
od 1800 do 2300 kg. Jeśli ta podstawowa wersja takiego dużego samochodu ma tonę 800 ważyć, no to całkiem sensowna ta waga tego samochodu. Przyspieszenie, podstawowa wersja 7,5 sekundy do setki, najszybsza 4x4, 5,7. Rozstaw osi 277 cm, długość auta 4,6 m i przyczepa dla podstawowych wersji, czyli tu mówimy o napęd na jedną oś, to mamy 600 kg, a przy wersji 4x4 mamy 1,5 tony przyczepę możemy ciągnąć. Pojemność bagażnika 415 przy 4x4 wersji, no bo mamy drugi silnik, jeśli jest tylko napęd na przód, tak chyba dobrze myślę, no to mamy wtedy 468 litrów bagażnik. No tak to się ma pokrótce prezentować, także startujemy z 215 tysięcy, a najfajniejsza wersja 4x4 to już prawie 280 tysięcy. No takie newsy na dziś. A jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!